nieba, a więc jesteś królem. Odpowiedział Jezus. Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest w prawdy, słucha mojego głosu. Mówił swoim uczniom prawdę zupełnie surową. Nie spodziewajcie się, żadne królestwo z tego świata, żadne siedzenie po prawicy i po lewicy w znaczeniu urzędów tego przyszłego mesjańskiego króla. Mesjański król pójdzie na krzyż i tam się sprawdzi. Potem zmartwychwstanie. Da wam siłę. Da wam moc Ducha Świętego, że potraficie przed światem dać temu świadectwo. Nie wybacz, Panie, by został tylko Ty. Panie, Błogosławimy Ciebie. Gdy przyszli na miejsce zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców. Jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Umieramy z powodu naszych grzechów. Bo bez miłości nie ma życia. Śmierć już nie jest takim złem, skoro przychodzi po niej zmartwychwstanie. A zmartwychwstanie przyszło za sprawą Chrystusa. Za sprawą Chrystusa śmierć przestaje być złem ostatecznym. Zostaje podporządkowana mocy życia. Jezu Chryste, oto my, Twoi uczniowie, idziemy ulicą miasta, odrabiając lekcje w szkole Twojego krzyża. Twoja droga mierzona w kilometrach i godzinach nie była długa. Przełożona na ludzkość jednak ogarnia całość czasu i przestrzeni, a odniesiona do człowieka obejmuje jego życie od poczęcia do śmierci. Wszyscy my jesteśmy na tej drodze. I wtedy i dzisiaj spotykamy faryzeuszów, saduceuszów, Piłata, Heroda, żołnierzy znęcających się nad niewinnym człowiekiem, ale na szczęście także Marię Matkę Najświętszą, dzielną niewiastę zwaną Weroniką, Szymona Cyrenejczyka i dobrego Rotła, który otrzymał obietnicę jeszcze tamtej godziny bycia w raju. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że poszedłeś do końca, że nawet wtedy, kiedy żądano, byś stąpił z krzyża, aby udowodnić swoje bóstwo, nie sięgnąłeś do siły, do przemocy, lecz do końca pozostałeś w miłości. Prosimy Cię, Panie Jezu, pomóż nam, idących ścieżkami naszej codzienności, zawsze iść tą drogą, którą Ty idziesz,
abyśmy mogli dojść do chwały zmartwychwstania. Amen. Pragnę na koniec podziękować tym wszystkim, którzy tę drogę krzyżową przygotowali i którzy w niej uczestniczyli. Szliśmy trasą tradycyjną, tym razem jednak u końca tej drogi znalazło się coś nowego, mianowicie tablice upamiętniające tragedię smoleńską. Tragedię wszystkich Polaków, może nawet całej ludzkości, a w sposób szczególny tragedię ludzi bliskich, których ta śmierć dotknęła osobiście. I współczujemy im pozostającym w bólu, a jednocześnie mamy nadzieję, że z tego cierpienia narodzi się może jeszcze większe dobra. Chciałbym wszystkim zebranym życzyć mocy ducha na nadchodzące dni Wielkiego Tygodnia, a potem radości zmartwychwstania, byśmy stale odnajdywali się jako dzieci jednego Boga, jako należący do Chrystusa, jako ci, którzy wyruszywszy w drogę z Chrystusem Panem, niosą nadzieję, że dojdą do celu, u którego On już się znajduje. Niech chwała zmartwychwstania będzie naszym światłem i naszą siłą. Przyjmijmy błogosławieństwo. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Bożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.